Co to znaczy odcinać kupony? Bo ty całkiem niedawno powiedziałeś, przez długi czas nie odcinałem kuponów. Co to znaczy? Co w przypadku Piotra Adamczyka znaczy odcinać kupony? Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, w jakim kontekście to jest to ty powiedziałeś. Bo w pewnym sensie odcinamy kupony zawsze. No jest jakaś popularność, z której się gdzieś tam też w jakiś sposób korzysta. To... Na przykład jak? W jaki? No, grasz w reklamie, ja też. Ale to banał. Wjechałeś do jakiegoś klubu na ryja? Tak. Tak. No, jak to wyglądało? Nie wiem, zapomniałem. Wiesz co, ja odciąłem raz mocno kupon we Włoszech. Dawaj o odcinaniu kupon. Dawaj. Czuję, że idzie hardcore. No to było tak. Też to... tak czuję. Muszę się... Wróciłem wtedy ze Stanów. Strasznie to będzie międzynarodowe znowu. Dawaj. Wróciłem ze Stanów i zasnąłem, więc nie zdążyłem się obudzić w porę. Już było za późno, żeby zdążyć na samolot. Spałem w jakichś jeszcze frotę białych skarpetkach i w tych skarpetkach wyskoczyłem do pań na dole, że ja muszę jak najszybciej się znaleźć na lotnisku, bo muszę lecieć do Mediolanu, bo mam tam takim włoskim wojewódzkim talk show. Naprawdę tak? Tak. Byłeś w mediolańskim talk show? Z włoskim wojewódzkim, nie wiem, jak on się nazywał, Wojuckini chyba musiał się nazywać, ale miałem taki żart po prostu. Poczekaj, to mi wątroba przesunęła się. No dobra. Lepiej nie będzie, to był najlepszy żart, który dzisiaj powiedziałem. No i w każdym razie kierowca taksówki poznał mnie i jechał po trawnikach. Doleciałem na ten w Mediolanie na to lotnisko. Jeszcze były takie czasy, że chyba można było ominąć pewne procedury. Teraz by się to nie dało. Wpuścili mnie dopiero przez kolejkę, no bo byłem w tych emocjach. Wytłumaczyłem pani, że muszę szybko lecieć. Ona nawet nie sprawdziła moich dokumentów, tylko mnie wzięła za rękę i biegła ze mną przez całe lotnisko. Przez lotnisko nawet, że tak powiem... Jak to się nazywa? Płyta. Nawet płyta lotniska. I samolot na mnie czekał specjalnie. A skąd wiesz, że ona to zrobiła dlatego, że to ty? No, pewnych rzeczy się domyślasz. No, jak mówiła papa Wojtyla, no to w takim razie...